Siemaneczko, z tej strony Bas, a to jest piąty odcinek z serii Zagrajmy w Brothers A Tale of Two Sons. Jednak stwierdziłem po przerwie, nawet nie zdążyłem zmontować materiału, że jednak nagram sobie to wszystko w jeden dzień, bo sprawdziłem na YouTubie i zostało mi jakieś pół godziny gry. Więc no, stwierdziłem... ładna zorza polarna. Stwierdziłem, że to zrobię. Gra na raz. No ale ona taka jest na 2,5 godzinki. Plus minus. Ale ładna ta zorza. Co jest z tą kobietą nie tak? No. Źle idziemy. Młody chyba dobrze gada. Ten się chyba za bardzo zauroczony jest. Coś tak mi się wydaje. Tą laską, a ta laska nas w konia robi jak... Znaczy, coś jest z nią nie tak, bo ona jest jakaś dziwnie... O kurde. Jakaś dziwnie silna, zgibka, jakaś taka... Coś mi tu nie pasuje. Co to jest tu u góry? Jakieś kokony. Ja już wiem. Ona nas prowadzi w paszczę jakichś pająków. Patrzcie, jajka. Ona nas w paszczę jakichś pająków. Co jest? Co jest gra? Ona jest tym pająkiem. Ona jest pająkiem. Czarna wdowa. Ja cię pierdolę. Ale jaja. Coś było z nią nie tak od początku, ale żeby była pająkiem wielkim? Tego się nie spodziewałem. Zawaj, Naya. Przez ciebie, debilu, to wszystko. Dobra, możemy się bujać. Ale głośna muzyka jest. Bujamy się. Wydaje mi się, że o to chodzi. O. O. O nie, o nie. Co jest? Co ja muszę zrobić? A! Ja cię kręcę! Ja cię kręcę! Co jest? Czemu jej nie możemy... O! A to my jej tak będziemy urywać nogi? Trochę głupkowate. Dobra, no powal tego. Bo to i tak się kończy. Przecież. Ale śmieszne. Nie. Ale trochę głupie. Nie, myślę. No jakiś tam boss fight jest. O, czekajcie. Coś się zmieniło. A nie, po prostu ona już nie umie łazić. Ale ją fajnie zniszczymy. Ale dobrze, bo nas, kurde, my ją uratowaliśmy, a ona nas tak w konia zrobiła. Ona nas tak wywaliła. Ale śmiesznie, że wystawia nogę, żeby ją upitolić. O, na jednej. Ja pierdzielę. Trochę beka. Z tym usuwaniem tych nóg. O nie! Naya! O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Aż ojciec to poczuł. Nie, 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 nie.
No nie masz siły, gościu, nie uratujesz ich. Ale co jest z młodym, co starym? Z Naya? Ty musisz odpoczywać, no nic nie zdziałasz, niestety, bezsilny jesteś. Bezsilność to chyba najgorsza. Ale... ale nie, no kurde. Że też usiała go jeszcze ten... Tym drugim też mam chodzić, czy nie? Chyba tak. Chociaż chyba nie, nie wiem. Ja cię kręcę. No i co teraz? Co jest? Co jest? Ja pierdolę. Czekaj! Wielkie drzewo! W środku lodowca? Na tle zorzy polarnej wielkie drzewo. Taka paproć płacząca. Znaczy paproć, Boże Święty. Wierzba płacząca. Czy to jest to mityczne drzewo? Gdzie jest lekarstwo? Co? No już widać, że będziemy wchodzić. Tu jakieś otwory są w tym drzewie. Ale co jest ze starym, kurde? Dobra, w sumie, tam jak tam jest wszystko leczące, to pójdziemy i wyleczymy i brata, i ojca. No. Szybko. Trzeba szybko. Szybko to uda nam się uratować jego i potem ojca. Dawajcie. Lecimy. Damy radę, damy radę. Ale kurde, co jest grane? Myślałem, że to już koniec jest tego. Że już ją pokonaliśmy, a ta jeszcze nas... Znaczy nas, na i... Nie, na i to młody. Na ja, na je, na je, na je. Na ja, ten. Przebił go, właściwie przebiła go tym... Tym kopytem jednym. Na wylot. Coś czuję, że jak ta woda nie jest jakaś super magiczna, to woda czy tam coś tam. Bo dostał manierkę, więc może być to też woda. Znaczy taką manierką podobno sakwie. Faktycznie jest ten. Faktycznie ma takie magiczne właściwości i uda nam się wszystkich uratować. Naszego bracicha. Nie, do góry, nie zjeżdżaj mi. Idziemy do góry. Kurczę, aż nie wiem co mówić, bo... Bo no, sytuacja jest dramatyczna. No, woda, woda, źródło. Dobrze, dobrze mi się wydawało, że to manierkę dostał taką. No i szybko, na dół trzeba. Jeb, to wyotrzepał rękę. To jest drogocenne lekarstwo, ten to. No wygląda na taką magiczną, a bardziej taką zamuloną. Taką niebieską, świecącą, zamuloną. Tą. Dobra, mamy, szybko. Lecimy. A tutaj... Czy to będzie zjeżdżalnia wielka, czy mi się wydaje? O tak! To jest jedna wielka zjeżdżalnia. A, to przecież żeśmy widzieli to. Tą, te fragmenty. O! Ale frajda. Znaczy frajda by była jakby... Bra... O nie, 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 no... Czekaj, no... Ale daj mu tej wody. O nie, 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 nie. Nie.
To na rany polej może, to trzeba na la... Pierw matka, chory ojciec, teraz brat. No. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, co musiałby ten Nai czuć w tym momencie. Nawet woda magiczna nie pomogła, bo ona nie jest chyba wskrzeszająca. Tylko, kurczę, może jakbyśmy... Co jest? To musi się to jakieś haluny ma, tak? Czy on nagle wstał jednak? Jednak przeżył od tej wody? Co jest? Bo ten młody ma takie haluny, różne duchy. No. Oj, no, niestety. Niestety, to tylko halun. Kurczę. Ta muzyka, Boże Święty. Za się poryczę. Ja mówię poważnie. Aczkolwiek bardziej smutne było odejście gryfa. Jednak zwierzątka są fajniejsze. O Jezus, jeszcze własnoręcznie grób wykopuje. Rękami. Dla brata. O ja pierdolę. Zdecydowanie gra jest piękna, ale... i fajowa, ale... no... smutna, smutna. Jeszcze będziemy musieli go tam wrzucić. Ja pierdzielę. To ja steruję jak coś. Czy to ja zrobię? Nie wiem, nawet nie wiem, naprawdę nie wiem, co powiedzieć, bo... strasznie smutne. Mam nadzieję, że chociaż mu się uda wrócić z tą wodą, bo tak wygląda, jakby ją całą wydupcył. Ale może poszedł pod nową albo coś. Przynajmniej, że mu się uda ojca uratować. Czy nie zostanie sam na tym świecie. Sam, młody dzieciak. Ja pierdolę, własnego brata własnoręcznie musieć pochować, kurwa. Czyli ja nie mam rodzeństwa, więc jakby to nie jest... to nawet nie chodzi o... no to mogło być ładniej zrobione. Ale no, bardziej do klucz, po prostu ktoś bliski. Musisz, kurde, kogoś bliskiego własnoręcznie pochować, coś nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. No, kiedyś tak. Chowano. Własnoręcznie. Oj. No, zatkało mnie. Po prostu mnie zatkało. Wiedziałem, że to jest smutna historia. Po pierwsze, zaczyna się smutno, ale że aż tak? No i co? Że... i Naja spoczął w grobie. Co? Gryfuś!
Gryfuś! Ty żyjesz? Jakim cudem? No przynajmniej przyjaciel żyje. Gryfuś! Poleciał. Czyżby to był koniec? O nie, jeszcze jest scenka. Tutaj. A, przelatujemy nad wszystkim, całą drogą, którą musieliśmy przebyć. No, kawał drogi. Młodzi chłopacy, kurczę. Szkoda, że tylko jeden z nich przeżył. Aczkolwiek dzięki smutnemu zakończeniu, teoretycznie, jest to gra inna niż wszystkie. No, w większości wszystko się zawsze ładnie kończy. Ten widok, kurczę. Piękny. Ale dzięki chyba Gryfusiowi dotarliśmy do taty, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. No. Dziękuję, przyjacielu. A teraz leć w siną dal. Ze swojej rodzinki Gryfusiów. Jezus, jak to teraz wygląda, jak taki Rambo trochę. Miał rozsadzić wszystko. Czy pewnie złość się też w nim jakaś... O, jeszcze możemy posterować. Jakaś złość w nim też pewnie kipi. Ale pewnie większość to smutek. Może złość do świata, że pierwszą matkę odebrali. Odebrano odmęty, wody odebrały. No co jest? No, tu byśmy mogli z bratem iść, teoretycznie. No idź. Ajajaj. Potem jakaś pojebana ta... jak to się nazywa? Pajęczyca. Zabrała brata. Ale nie. No jedyne co, to jeszcze teraz może być... Byłoby świetne, znaczy świetne, w cudzysłowie, jakby przyszedł, a ojciec już by nie żył. I szczerze powiedziawszy po tej... Mogę się tego spodziewać, aczkolwiek no to już by było troszeczkę za dużo, wydaje mi się. Musimy się przemóc przed wodą. Spróbować przepłynąć, bo nie ma innej opcji. No niestety, to duch. Ale on jakby miał jakąś moc widzenia duchów. Nie tylko w jakiś tak... Jest woda, czyli ma wodę, czyli jednak swój największy lęk przezwycięży, żeby uratować ojca. No idź! Nie? Nie? Co jest? Nie rozumiem, myślałem, że on pójdzie tą wodą. No to co ja mam zrobić? To jak nie wodą, to jak? W ogóle takie bicie serca jakby było.
No nie, no musisz tą wodą pójść. Młody. Co on robi, jak ja naciskam? No dawaj, młody. No dawaj. No młody. No musisz. A dobra. Trzeba było lewy przycisnąć trigger. Nie trigger. Tak, trigger. Udało się, widzisz? Przezwyciężyłeś. Lęk. Przepłynąłeś. Udało ci się. Teraz musisz uratować ojca. Będziecie mieć tylko siebie. O, a tutaj nie. A nie, tu nie było. Czekajcie. A ja nie mam iść tam? A nie, 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 tam było ten grób, tam był ten grób, to nie. A jak lewym naciskam, czyli tym odpowiadającym za brata, który odpowiadał za brata, to jakby siłę brata ma. A tutaj. No, ale kino. A nie, tu nie muszę już tego robić. Jestem już tego gościa. Z drugiej strony mogli trochę więcej tej wody przynieść. Żeby była na zapas, chyba że ona ma jakąś krótką przydatność. Przestaje działać też. Tata przynajmniej żyje. Mam nadzieję, że pomoże to. No, zmęczony, padł. Ze smutku i ze zmęczenia. O, palec mu przez przedramię prześwituje. Sorry, że zepsułem ten moment. Co, jeszcze? Tu nie. Do góry. Tu jeszcze coś? Ciekawe, myślałem, że tu już będzie koniec, a tu jeszcze jest trochę gry. Dobra. Nie, tu jest doktora, to jest nasz dom. To nasz dom jest przy tej wierzbie. Dobrze, dobrze myślałem wtedy. W tym jednym odcinku, co mieliśmy widoczek. Zobaczmy. Może z tatą na grób. Ciekawe, czy możemy wejść do domu? Możemy kwiatki wąchać. Ale jaja, nie wiedziałem o tym. No ten tata to tym bardziej już musi się obwiniać. Puścił synów, żeby go ratowały. Jeszcze jeden zginął. To musi mieć takie poczucie winy. Och, że to jest szok. Już dwa nagrobki. Mamusia i brat. Żona i syn. Te piękne góry za nimi. Zostali sami. W dwójkę. No, mówiłem. Ojciec to ma jeszcze go. Znaczy, czuje pewnie takie poczucie winy, że.
O, Gryfik! Przynajmniej taki optymistyczny akcent na koniec, że Gryfik przeżył i lata w przestworzach. Ale no... No i tak się kończy Brothers Tale of Two Sons, historia dwóch synów. Nie wiem, pewnie chciałem coś mądrego powiedzieć. No, historia podróży dwóch synów po lekarstwu dla ojca, gdzie przeżył tylko jeden. No, mam nadzieję, że podobała wam się ta jakże emocjonalna podróż przez te krótkie 5 odcinków. Gra krótka, ale piękna, emocjonalna. Dziękuję wam, że byliście, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobała seria. No i zapraszam na kolejne serie, na kolejne odcinki z innych serii. Do zobaczenia w następnych materiałach. Elo, elo.